Według zestawienia przygotowanego przez dziennikarzy Rzeczpospolitej Jarosława Stróżyka i Kamili Baranowskiej wynika, że zwycięzcami politycznymi ubiegłego roku jest przede wszystkim Bronisław Komorowski i Janusz Piechociński. Za bardzo udany mijający rok mogą również uznać szef Solidarności Piotr Duda czy wcześniej mało komu znany, a dzisiaj bardzo rozpoznawalny polityk, a właściwie nie polityk, Piotr Gliński, kandydat PiSu na premiera rządu technicznego, kiedykolwiek taki wniosek przez Prawo i Sprawiedliwość zostanie wreszcie złożony. Wszyscy ci ludzie pokazali w tym roku, że potrafią walczyć o swoje. Prezydent Komorowski wywalczył coraz mocniejszą pozycję i dziś trudno sobie wyobrazić, by Donald Tusk nie wystawił go w kolejnych wyborach. Janusz Piechociński zaskoczył wszystkich całkowicie wygraną w wyborach w PSL-u, został wicepremierem. Szef Solidarności pokazał, że jest niezwykle sprawnym organizatorem. Czy do tych ludzi będzie należał przyszły rok? To dużo od tego zależy, z pewnością każdy z nich będzie odgrywał w tym roku ważną rolę, aczkolwiek warto przypomnieć, że rok temu wszystkim wydawało się, że wielkim zwycięzcą jest Janusz Palikot, którego mu udało się wejść do parlamentu, zbudować od początku, od zera zupełnie nową partię. Dziś jest jednym z największych przegranych mijającego roku. Rok temu wydawało się, że wchodzący do rządu Michał Boni, specjalista od gaszenia pożarów, będzie najmocniejszym punktem tego rządu. Dziś uważany jest za jednego ze słabszych ministrów. Tak samo może stać się również z tymi, którzy w tym roku są uznani za zwycięzców.